Ostatnio z Robalem mieliście swój program za dymę. Coś się zmieniło, w końcu wiemy, w czym walczymy, bo tam mówiłeś, że w K1, a walka przecież jest w MMA. Nie no, ogólnie powiem ci tak. Robal to jest taka ściera, że nawet nie musiałem się kłócić z federacją o to, że miał być w K1, a będzie w MMA. Powiedziałem, niech będzie w MMA. Dostanie w pizdę. Kurwa, taka ściera, ty dalej. Z konferencją sobie zamki nawet poradzić nie możesz, pizdę, i przyszłeś tu pod jebany, bo jesteś zwykłym robakiem, pierdolony mi tyle, chłopie. Będziesz jebany w Szczecinie, będziesz jebany tu po konfi, więc zamknij tą pizdę. Ale z tego, co mnie słuchy doszły, to ty będziesz jebany w Szczecinie. Z tego, co mnie słuchy doszły, to ty nawet, kurwa, do media treningu nie dojdziesz, bo chłopie, będziesz wyjebany. To skąd takie suchy dostałeś? Całą halę. Dobra. Skąd takie suchy? Ja wiem, to będzie jebanie czy walka? Zobaczymy, kurwa. Doczyć? Spokojnie. Ja mam niespodziankę, bo generalnie miłość jest jak gitara, a gitara strun ma wiele. Jebać Robalinie, go każdy tak powie, jelo. I o nasze najlepsze kobiety, które walczą, trzeba dbać. Także wszystkiego dobrego. Szef i dżentelmen w jednym. Żemelten. Elegancko. Robalinie mu dajcie białą jak na pogrzeb. Robalini, chyba proszę zadowolony bardzo. Jesteś. Z tego, że to będzie w MMA. Robalini. Już dobra, Beethovena halo. Kurwie zamawiam. No jeszcze raz, bo nie słuchałem. Mówię, zadowolony jesteś, że to będzie MMA i czy będziesz jebany, tak jak mówię? Będzie Legii. Jebany jak dziwka. Ja pierdolę, co ja mam mu odpowiadać? Czyż wystarczy na niego spojrzeć? To jest brak słów po prostu. Brak słów to jest na twoją mordę, chłopie. Sam się próbujesz na poprzedniej konferencji, teraz jesteś zgaszony jak pet, bo jest coraz bliżej gali, chłopie, nie wiesz co pierdoli, więc zamknij tą pizdę, siedź cicho i daj powiedzieć tutaj, kurwa, innym ludziom, bo jesteś komentarze, tutaj mało, kurwa, istotny. A czytałeś komentarze, no, słyszałem, czy nie? Robal, ty, kurwa, znów dostaniesz na pizdę. 03, szykuj się, jazda z tobą. Ale dziwko. To ty usuwasz komentarze, tak leciało. Ja mam screeny, chłopie, ty usuwasz komentarze na Instagramie pod zdjęciami, ty śmieciu, co ty pierdoli? Ale co ty się tu mi przypierdalasz? Tak ci cistą, zapytałeś że chwilą o to, że jesteś jebany. Usuwasz komentarze, że jest. Usuwałeś ze mną komentarze, więc zamknij ryja, jebać kurwa. Robaliniego, kto usuwał kurwo, z tobą komentarze? Ja nie usuwałem z tobą komentarzy, człowieku. Usuwałeś na swoim profilu komentarze, bo mi znajomy pisał, że usunąłeś mu wszystkie komentarze, jakie napisał na twoim profilu. Przecież może Instagram sam, kurwa, usunął. Zamknij tą pizdę, sam usunął. A ty się, kurwa, nie wtrącaj, ja kolegę sobie do pomocy zabrałeś. Powiedziałeś tą kurwę, tam lepiej i bez powiedziałeś, że jestem bezzemną dziwką. Ale kolegę... To ty byłeś, kurwa, dziwką w oktagonie, moją, kurwa. Jedźcie, kurwa, to jebane, jazda z tobą ściera zwykła. Kurwa. Chuj ci do dupy, pedale jebany. Przecież twoje ciosy na nawet nie ważyły, ja po walce żadnego śladu nie miałem. Zaraz. Słuchaj, jakby nie ważyły, kurwa, żadnego to byś tak śladu nie miałem, rozumiesz to czy nie? Ostatni Mel Schmidt, kurwa. Na drugi dzień człowieku streama robi. Robal, kurwa, tydzień do walki, zamknij się, nie wtrącaj w rozmowę, kutasie, bo cię rozkurwi, nie wtrącaj się w rozmowę. Weź ogarnij się bez kitu, bo za mokro. Ale nie tam musisz masz, się chwalić, że ci się mikrofon spocił, kurwa, pizdę za mną. Teraz ja z bagietą rozmawiam. Utkaj, kurwę, pójdź spać, wyśpij się jak i wstań. Jak chcesz utkać, kurwę, tak? To utykaj, ja nie będziesz mówić, co mam robić, kurwa. Rozmawiać i także Robal, idź spać, wstań 26, obudź się 28. A może i nie będę koniec. Spał? To jak mam się obudzić, jak może spać jak nie będę? Tak wy, kurwie, to będziesz spał jak chuj. Tak jak swoim poprzednim przeciwnikowi, jakbyś dostał od niego, na przykład wpierdol, co jak wtedy powiesz? Jak dostanę od niego wpierdol? No. Ty tak, kurwie, tak dojebiesz, że ten sici na nie wyjedzie. No dobra, ale jak dostaniesz? Ja kolejnik przykładowo jakbyś dostał, to ja olejnikowi jeszcze najebię. Ja przysięgam ci, że ja nie biorę takiego czegoś pod uwagę. Ja go rozjebię jak żabę tam. Robal, co ty na to? No kurde, śmiać mi się chce, ja już 1000 razy odpowiadałem na to. Ten człowiek mówi, kurde, 1000 razy to samo. Na cage'u go tak zdominowałem. Wystarczy zresztą... Chłopczyku, wystarczy spojrzeć na komentarze, kurwa, człowieku, teraz, co ty gadasz w ogóle? Inteligentna osoba, musiałeś się bo jesteś przypierdolony jak, kurwa, paczka gwoździ. Ale więc to ty musiałeś się wspomóc pizdę, z alkoholem, żeby się cichutko, ze mną zmierzyć. Bo ludzie nie zrozumieją, jak będę a do ciebie czemu musiałeś mówił? Się wspomóc z alkoholem, żeby ze mną się zmierzyć na słowa? To ludzie słuchają. Debil nie mówi, tak? Zamknij tą pizdę. Odpowiedz na pytanie Robala. Jeszcze raz, bo nie słyszałem, odpowiedz co mówisz. Odpowiedz na pytanie, to Robal. Kurwa, uszy umyj. Chodzi o alkohol. Czemu... że kurwa, ty pomagasz, bo sobie rady nie możesz dać słownie na słuchaj, konferencji. Kurwo, jebana. No ja i nie co, jestem, dziesiąty ja nie raz jestem. To samo mówić. Ale musisz, że co, kurwa. Dasz mi powiedzieć, czy nie? Szczęka ci lata, kurwa, jakbyś już dostał. To bierz szczęka lata, bo żeś za dużo trójki przypierdolił, się najadłeś, czy czego? Posłuchaj mnie teraz. Ja... Napiłem się tylko dobra, z tego względu, że mam na ciebie wyjebane, jesteś zwykłą ścierą do wytarcia, kurwa, podłogi. Ale po co mówisz mi dziesiąty raz to samo? Nie jesteś, kurwa, warty przygotowania przeze mnie.
uwierz mi, możemy założyć teraz tutaj z góry, Kasio, dawaj, zakładamy się. Ale ja się nie będę ścigami zakładał. Oto ja daję z mojej wypłaty, 10 koła, jeżeli przepierdolę dla niego, jeżeli on przepierdolę, to dla mnie. Ale na chuj mi twoje 10 koła, 10 koła to mi w ogóle nie zależy na to. To dawaj o 20. A na chuj mi 20? O 30? Ja ze streamów w jeden dzień mam więcej. O 30, dawaj. A sorry, zapomniałem, to twoją wypłatę, kurwa, przekraczę, więc zamknij pizdę. Nie będę o nic z tobą się zakładał, nie wiem, czy mogę cię rozjebać, mogę położyć całą moją garzę, kurwa jebana, więc zamknij tą pizdę. Mam twoją garzę, a ty nie położysz swojej garzy, bo jesteś jebanym, kurwa. A chuj z tobą, bez kitu. Ale jebać cię do dupy, boisz się, że w pizdę dostaniesz? Olejnik, nie będziemy cię o trochę mniej przyjmować, bo nam transmisję zdejmą. No dobra, sorry, ale boisz się, że... Piździł. No sam widzisz, że boisz się. Olejnik, nie będziemy ci tego robić i pod wpływem nie będziemy tych zakładów robić, bo będziesz żałował potem. Zwłaszcza, dzięki, że powiedziałeś tam kwotę chyba przekraczającą swoją garzę. Ja 10 tysięcy powiedział, a za walkę 5 kurwa dostaje. Sorry, Kasiusz, ale z tobą tego nie podpisuję, więc co ty możesz wiedzieć? Nie, bo ja od tych wyższych kontraktów jestem. Nie udało ci się. Adaś, bo też. Tak patrzę, masz nie tęgą minę. Co o tym myślisz, jak ci chłopacy tak przerzucają? Znasz teraz? No, dziękuję bardzo. Witam serdecznie, włodarze wszystkich. Nazywam się Łukasz Kierpiński i tutaj przyszedłem specjalnie dla Adama, tak? Dla ciebie. Dziękuję, że była taka sytuacja niefajna ostatnio na parkingu. I wiesz, nieważne, co my tam, wiesz, robiliśmy, niczego nie robiliśmy i tak dalej, nie? Ale chodzi o sam fakt, wiesz, że to była dziewczyna, nieelegancko się do mnie zachowałaś po prostu, tak? I wiesz, ja jestem takim człowiekiem, że zawsze przychodzę, mówię w oczy. Ci, co mnie znają, to wiedzą, tak? Lubiłem cię. Serio? Lubiłem cię, naprawdę. Teraz już mnie nie lubisz. Wiesz co, to nie jest tak, że cię jakoś... Ja mam robić to w przepasku niechujowy, ale kurwa, bardzo, sposób. Kurwa... Wiesz, nie podchodzę ci i nie wypierdalam ci lepa, ale... Ale jak, kurwa, kolego, ale kolego, to mi wypierdol, kurwa. Kolego, no, wiem, posłuchaj mnie, ogólnie... Dokończ, co chciałeś powiedzieć. Posłuchaj mnie teraz. Dokończ, co chciałeś powiedzieć. Posłuchaj mnie teraz, z tamtej strony siedzą włodarze. Dokończ, pizdę i posłuchaj mnie, możesz? Kultury, no, kurwa, trochę. Wykurw mi strzała. Kultury, kurwa. Dawaj, wykurw mi strzała. Ulży ci. Kultury troszeczkę, ulży ci. Kurwa, chłopaku. Posłuchaj mnie teraz. Kultury troszeczkę. My cię tu nie znamy, ty przyjdziesz... To kultury, kurwa. Nie zbliżaj się. Pół metra ode mnie, kurwa. Pół metra ode mnie. Ej, widzisz, masz walkę, kurwa, mordę. No. Pół metra. Ej, nie mikrofonami. Zabierzcie mu mikrofon. Dobra, chodź. Mikrofon wam wypadł. Ukradł mikrofon. Panie Znączyk, kogoś pan tu kurwa przyprowadził, kurwa. Za bandytę, kurwa. I dlatego byłem przeciwny, żeby go tu zapraszać. Prosimy kolegę usunąć z sali. Skoro nie poradził sobie z olejnikiem, to niestety kontraktu nie dostanie na Adama. Ogólnie to jebać. Więc prosiłbym ochronę, żeby go wyprowadziła. Jesteś? Gdzie ta szmata jebana jest? Dobra, siadaj, olejnik. Olejnik, siadaj już, kurwa, bo ja cię wyjaśnię. Ja skoczę do toalety. Jebać cię, kurwo. Zadar z największą. Wracamy do Adama. Czeka. Tak. Kostka, ale panowie, tak między Bogiem a prawdą, to wiesz, partyzanta, to z partyzanta to każdego można tam pierdolnąć, wiesz, to chodzi. Dokładnie, Adam, jakbyś mógł wyjaśnić tylko, o co koledze chodziło. Co tam, Robal? Obawiasz się? Jak to potem pizdę dostaniesz? Co ty myślisz, że ty będziesz tutaj kurwa jakiś tym? Robal. Zrób normalnego. Co wy się przytulać zaczęliście tam? To będzie normalnie. Męczę do tyłu. Parking prosto w oczy, dziwko. Rozjeżdżają ci się na boki, to jak mam patrzeć? Nie, nie chcę, żebyś patrzył. Patrz, zeza masz. Patrz mi, kurwa, prosto w oczy. Zełba, proszę. O! Dobra. No. Kurwy, synu zabijecie! Będziesz kurwo pocięty, do mnie pogada. Dobra. Nie wyjdziesz stąd, chuju. Pozycja bokserska, panowie. Pozycja bokserska. Knockout z główki, prawie poleciał, kurwa. Dobra, siadamy. Siadamy.